Podczas pierwszej rozmowy z szeryfem powiedziałem, że jeżeli w Stanach powiemy na Polaka po angielsku "You are Polak", oznacza, że jesteśmy głupkami i że jest to bardzo obraźliwe stwierdzenie na Polaków. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, co oznacza, kiedy Amerykanie do nas mówią "You are Polak" i dlaczego nas obrażają, skąd to hasło przyszło do Ameryki, no i czy Amerykanie uważają nas za głupków. Obelgę do Stanów przywieźli pierwsi polscy imigranci w XVI wieku do miejscowości Jamestown. Nie. Oni wcale nie przywieźli tej łatki. Oni tam pracowali w hucie. Po tym jak nadano prawa imigrantom, niestety brytyjskiego pochodzenia, nie polskiego, nasi wznieśli tam jeden z pierwszych strajków i po tym jak on nie wyszedł, wrócili z powrotem do Europy. Łatkę przyklejono polskim imigrantom z okolic Opola, którzy w Teksasie założyli miejscowość Maria Panna. Miejscowość założył duchowny Leopold Moczygęba. Dokumentację polskiej imigracji z Opolszczyzny możecie znaleźć w najstarszym polskim kościele w Stanach Zjednoczonych, w Buffalo na północy koło Kanady. Tam na ścianie jest obraz przedstawiający właśnie pierwszych osadników w miejscowości, o której wam przed chwileczką wspominałem. No ale umówmy się, na początku konkwistadorzy, a następnie imigranci, między innymi z Polski, z Irlandii i z innych miejsc Europy, to nie były największe elity, które opuszczały Europę. To byli ludzie prości, często nie wiedzący nic o świecie. Na przykład takie hasła jak "pijany jak Irlandczyk" przywieźli pierwsi imigranci z Irlandii, którzy pracowali w okolicach Nowego Jorku. Tak więc do każdej nacji można by było przykleić jakieś hasło takiego półgłówka. Nas przykleiło się hasło "You are Polak". No ale co? Obelga przetrwała od XVIII wieku do dzisiaj? Otóż nie. Pamiętajmy jeszcze imigracja powojenna, kiedy u nas Warszawa była zburzona, kiedy jeszcze przed wojną w Warszawie jeździło się bryczkami, w Nowym Jorku już jeździły Fordy T. Do tego, kiedy my jeszcze chodziliśmy za dom zrobić siku, w San Francisco budowano już Golden Gate, ten wielki czerwony most. Tak więc te pierwsze imigracje musiały się spotkać z różnymi nowinkami technicznymi, zupełnie nowym świecie. Imigracja to nie jest łatwa rzecz i jadąc w obce miejsce, nie znając jeszcze języka, można popełnić wiele błędów. To, co dla nas czasem było podłogą, dla nich było sufitem, co dla nich było podłogą, dla nas było sufitem. I to świadczyło o tym, że czasem ciężko było się po prostu porozumieć. Stąd mogło wynikać właśnie to pojęcie, że my niczego nie rozumiemy. Dlatego przychodziła kolejna fala imigrantów, którzy uciekali z Polski podczas komuny. Pamiętajmy, że podczas komunizmu Polska była zamknięta, żadne takie informacje z zachodu do nas nie dochodziły, a na pewno w minimalnym jak już stopniu i często nie radziliśmy sobie z tym, co zobaczyliśmy w Stanach. W szczególności nie mogliśmy sobie poradzić z językiem. Szukając informacji do tego odcinka, znalazłem takie hasło, dość popularne też i w Stanach, które mówiło o polskich imigrantach. Mówią z dziwnym akcentem, ale na pewno wiedzą jak pić. Do tego wszystkiego należy jeszcze dodać Polish joke, czyli polski żart. Polski żart przywieźli niemieccy imigranci do Stanów Zjednoczonych z terenów teraz obecnej ziemi lubuskiej czy dawnych Prus, gdzie są teraz Mazury. To na pewno znacie polski żart. Wystarczy typową blondynkę w dowcipie zamienić na Polaka i już mamy Polish joke, więc na pewno go znacie. Były to oczywiście żarty na tle narodowościowym, po prostu Niemcy nas tam nie lubili. W dzisiejszym odcinku nie o to chodzi, aby po prostu obrażać Polaków, czy mówić o tym, że to głupki, bo oczywiście głupkami nie jesteśmy. Po prostu trudności imigracyjne na początku, no, stanowiły jakiś problem. Ja z perspektywy wychowania w świecie internetu, łatwego dostępu do mediów, do informacji, miałem trudy na początku, będąc w Stanach, gdzie jeszcze w szkole języka angielskiego się uczyłem. Tak więc po prostu patrząc na te trudy, jakie Polonia, pierwsi imigranci musieli przechodzić, jak najbardziej nie rozumiem tego pojęcia, dlaczego na nas mówili głupki, że jesteśmy głupkami. Po prostu nie było w nich może empatii, czegoś takiego, aby to po prostu zrozumieć. Nasze miejsce na pewno.
polskie miejsce zajęli Latynosi, a dokładnie Meksykanie. Niczego oczywiście nie ujmując, jest to teraz największa grupa imigrantów i zajęli polskie miejsce nawet tak materialnie. Polskie dzielnice coraz częściej są zajmowane przez Latynosów, ponieważ Polonia już dojrzała, dorosła, dorobiła się czegoś, no i wyprowadza się na przedmieścia, tam gdzie wyprowadzają się bogatsi, ci, którzy już jakiś status swój osiągnęli, a w nasze miejsce przyjeżdżają świeżi imigranci. W Stanach tego absolutnie nie wolno nikomu mówić, ale na Latynosów mówi się, że są nowymi murzynami, nowymi niewolnikami. Publicznie tego nikt w Stanach nie mówi, jednak takie głoski są. I jeżeli z kogoś Amerykanie się śmieją, no to w tym przypadku z Latynosów, bo to teraz oni przyjeżdżają, nie znając języka, nie znając do końca kultury, no i czasem nie odnajdując się na początku w Stanach Zjednoczonych, żyjąc w swoich po prostu społecznościach. Polacy już dojrzeli i myślę, że Polonia już dojrzała i myślę, że nie dajemy im zbyt wielu powodów, by z nas się śmiać. Ponadto, zwróćcie na to uwagę, kiedy wyjeżdżamy gdzieś w świat, to często Polak zna angielski, polski, dodatkowo może jeszcze jakiś język i znamy dwie kultury, znamy Polskę i Amerykę. To już jest przewaga nad Amerykanami i z tego powodu choćby już nie powinni z nas się śmiać, że jesteśmy głupkami, bo wiemy zdecydowanie więcej i często mamy też lepsze wykształcenie, czy też kończąc nawet zwykłą szkołę, myślę, że mamy jakiś szerszy pogląd na świat niż oni. Ja poznałem wielu Latynosów i raczej nie myślę, żeby miał jakieś większe powody, żeby z nich się naśmiewać, tak jak Amerykanie początkowo śmiali się z nas. No i myślę, że też i w Stanach oficjalnie nie wypada się tak w twarz z jakiejś nacji śmiać. No, jest to oczywiście kraj zbudowany z wielu migrantów i raczej bym powiedział, że nie ma takiej klasy dominującej, z której się Amerykanie naśmiewają. No, może w tym przypadku Latynosi, ale na pewno nie Polacy. Słyszałem od Polaka mieszkającego w Anglii, że ten Polish joke czy you are Polak bardziej przyniosło się na Wyspy Brytyjskie. To proszę Polonię z Wielkiej Brytanii o skomentowanie pod filmem, czy tak jest, czy nie. Nie wiem, bo też w Wielkiej Brytanii byłem tylko raz i za bardzo nie wiem, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam już pojęcie You are Polak. To hasło, które budziło wiele emocji na filmie, pod filmem z szeryfem podczas pierwszej rozmowy z nim. No już wiecie, co to znaczy Polish joke i you are Polak. Jeśli dowiedzieliście się czegoś interesującego z tego filmu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Może podzielcie się tym kanałem ze swoimi znajomymi. To na pewno bardzo mi pomoże rozbudować ten kanał, bo zależy mi, aby w najbliższym czasie doszło już do 5000, bo przede mną nowe pomysły, z którymi no, za parę tygodni na pewno się z Wami podzielę. MM w podróży, dużo zdrowia! Dużo zdrowia!